przychylności Urzędu Marszałkowskiego mamy po raz kolejny możliwość się spotkać w krótkim gronie. Cieszę się bardzo, że pan marszałek wybiera właśnie te skromne nasze podwody i oddaję panu marszałkowi głos. Proszę państwa, ja przyjeżdżam tam, gdzie zrobiłem przyjęcia i przyjeżdżamy z prezentami na Nowy Rok. W dobrym nastroju i z takimi życzeniami, by ten nastrój nas nigdy nie opuszczał. Oczywiście bardzo trudny rok. Rozdysponowaliśmy kolejną kwotę, jeśli chodzi o program rozwoju obszarów wiejskich. W sumie inwestycje na terenie województwa lubelskiego będą realizowane na poziomie 700 milionów złotych, z czego dotacje z funduszy europejskich sięgają kwoty na 35 milionów złotych. To dobrze, ponieważ te dwa powiaty, mówię o powiacie łęczyńskim i świdnickim, tutaj w sprawie będzie dofinansowanie z naszego budżetu około 25 milionów złotych, a w sumie na inwestycje na około 50 milionów złotych. Mówię celowo o tych cyfrach, bo wyobraźmy sobie państwo, że w jednym rozdaniu, z jednego programu jednorazowo będą inwestycje o wartości 700 milionów złotych. To jest potężna inwestycja. Jeśli te środki finansowe, a jeszcze przyczynią nam inne nabory, tak? Nie tak dawno robiliśmy, rozdawaliśmy tutaj kolejne, wcześniejsze umowy. Jeśli połączymy to z funduszami europejskimi, połączymy to z Europejskim Funduszem Społecznym, z Regionalnym Programem Operacyjnym, do tego przyłączymy to inwestycje, te duże, typu lotnisko, typu teatr, typu drogi i w ostatnim okresie inwestycja centralna o gigantycznej kwocie 2,5 miliarda złotych, mówię o obwodnicy północnej Lublina, która będzie biegła od Świdnika aż wychodziła w Kurowie, 68 km, to będziemy mogli mówić, że rzeczywiście zmieniamy oblicze tego województwa. Ja się cieszę, że jestem to. Dlaczego się cieszę, że jestem to? Dlatego, że jeśli analizujemy 8 lat, to ostatnie, jest mało środków finansowych, to patrzymy, że małe gminy generalnie mają niewielkie szanse, jeśli mają konkurować z halami dużymi sportowymi, ze stadionami, z basenami. Dlaczego? Dlatego, że tam jest, jeśli wychodzimy z przecznika, tam będzie zawsze dużo więcej pozostało osób. Więc ten program jest tylko i wyłącznie dedykowany do środowisk, do 5000 mieszkańców i dobrze, że z tego korzystamy. Te umowy, które przekażemy dzisiaj państwu, one dotyczą wody, dotyczą ścieków, generalnie gospodarki wodno-ścieków, dotyczą odpadów, dotyczą zakupów pojemników na śmieci, dotyczą zakupu samochodów. Część, kilka wniosków, bodajże trzy wnioski mamy w sumie, jeśli chodzi o odnawialne źródła energii. Chciałbym państwu bardzo serdecznie pogratulować, że tego, że napisaliście dobre wnioski, że dzisiaj te pieniądze uzyskacie. Wiem, że część tych inwestycji została już rozpoczęta. Życzę zakończenia tych inwestycji. To będzie trudne. Są dwie umowy z minusów. Uzupełnienie zbiórki odpadów komunalnych, budowa oczyszczalni ścieków. Przekazane. Podwójnie gratuluję panie. Są zbiórki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami. Gratulacja. Gmina Ludwin. Gmina Ludwin, organizacja gospodarki ściekowej. Gratuluję pani Wójcik. Gmina Milejów. Gmina Milejów, budowa wodociągu i przydomowych oczyszczalni ścieków. No, w wielu miejscowościach na terenie gminy. Gratulujemy panu systemowi. Puchaczów. Rozbudowa istniejących oczyszczalni ścieków. Przedsiębiorstwo gospodarki, gmina Łęczna najpierw. Gmina Łęczna, kanalizacja sanitarna, kwalitacja. I Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęcznej. Organizacja systemu zbiórki segregacji wody komunalnej. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim dwa projekty. I teraz umowy z powiatu świdnickiego, gmina Piaski. Piaski, dwie umowy.
zakup samochodu śmieciarki do transportu odpadów komunalnych i kompleksowy system wodność ciekowy. Gratulujemy serdecznie. Dziękuję bardzo. Dalszy sukcesów dwa. Tylko dwa razy uczyliście. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Gmina Trawniki. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości. Gratulujemy serdecznie. Dalszy sukcesów. I gmina Rybczewice. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w kilku miejscowościach. Wójcie, gratulujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Serdecznie pogratulować mi pan marszałka i swoim. To jest wysiłek wspólny. Te umowy, które zrobiliśmy, są owocem właśnie naszej współpracy, no ale przede wszystkim to wasza mobilizacja i aktywność do tego, żeby sięgnąć po środki z programu rozwoju obszarów wiejskich, to właśnie zaowocowała tymi umowami i tymi już w części zrealizowanymi, w części rozpoczętymi, a w części tymi inwestycjami, które za chwilę będą realizowane. Jak państwo wiecie, program rozwoju obszarów wiejskich publicza jest jedynym programem, gdzie nikt nie odchodzi z klitkiem, gdzie wszystkie wnioski, które zostały pozytywnie ocenione, otrzymały dofinansowanie. Również będą kolejne nabory w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich. Zaczynamy na przełomie lutego i marca, to będzie odnowa i rozwój wsi. Na działanie to dzisiejsze, czyli podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, to jest koniec trzeciego kwartału. Musimy poczekać, aż się zrealizują inwestycje, zobaczymy, jakie będą oszczędności. Ale od razu powiem, pieniędzy zarówno w odnowie prawdopodobnie, jak i w podstawowych usługach będzie już mniej, prawda? Będzie trudniej już troszeczkę, ponieważ większość środków została wykorzystana w tym roku. Zachęcam państwa dlatego do korzystania ze środków w ramach lokalnych grup działania, gdzie aktywnie działacie. Tam również są środki na budowę świetlic, budowę centrów miejscowości, a tą samą infrastrukturę społeczną, rekreacyjną. Z tym, że oczywiście część tych środków chcielibyśmy, a w zasadzie być może większość, w zależności od tego, jakie są budżety lokalne do działania, żeby poszła do po prostu mieszkańców, żeby oni mogli zrealizować sobie te małe granty, małe projekty, bo tylko wtedy w rzeczywistości zaktywizujemy tą lokalną społeczność. I tak już kończąc, drodzy państwo, myślę, że tutaj ten rok 2009 pokazał, że program jest dobry, że te cele, które zostały przez twórców programu wyznaczone do realizacji, są realne. To znaczy choćby te inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, z zakresu gospodarki odpadami czy odnawialnych źródeł energii, one na pewno zwiększą atrakcyjność tych terenów, na których te pieniądze zostaną, te inwestycje zostaną zrealizowane, a więc jest szansa potencjalnych inwestorów, a z drugiej strony na pewno polepszą warunki życia lokalnej społeczności, na pewno wzrośnie jakość życia, na pewno lepiej zostaną zaspokojone potrzeby ludzi mieszkających na terenach wiejskich. I o to w tym programie chodzi. Jeszcze raz serdecznie dziękuję, serdecznie gratuluję i zapraszam do współpracy w bieżącym roku. Dziękuję.